Witam, zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy serdecznie. Wracamy jak bumerang. Mirek, Robert. Tak. I dzisiaj takie moje przemyślenia z ostatniego wyjazdu. No i tam, drodzy Państwo, są górki, dołki, takie długie zjazdy, długie podjazdy. No i tak, normalny człowiek średniej rozumie, że jak jest gołoleć, zachowujemy tam stabilną prędkość, tak. Nie robimy raptownych manewrów. I ciutkiem jedziemy wszyscy pomalutko. Tak, idziemy pod wzniesienie, prawym pasem i do ciężarówki, ledwo w loko się ślizgają, trochę krzyżuje, ale idzie, bo jest troszeczkę rozpędzony. No i nagle znajduje się, drodzy Państwo, celebryta. Tak, bo to tak trzeba nazwać. Człowiek otwarty, multikulti, bo tak ja bym to nazwał, w ogóle człowiek dusza. I on pod wzniesieniem wpuszcza pojazd ulicy podporządkowanej. Drodzy Państwo, nie wyobrażacie sobie, co tam się zaczęło dziać. Nie rób nigdy takich rzeczy, bo nie pomożesz, a zaszkodzisz naprawdę wielu osobom. Przy cmentarzu komunalnym, tak. Jest wiadukt na Via Baltica. I tak, i tam oczywiście, gdzie taki jest parking, tam pojazdów tych scholowanych, tam oczywiście zasadził się patrol. To pole, tak. Ślisko jak diabli. Patrol osadzony. I oni z lizakiem na te 50 tam stoją i... Ja nie wiem, na co. Pierwszy myślałem, że piasek sypiać. Że piasek będą sypać. A tam jest 50 na godzinę, tak, prędkość. Ale oni tam już siedzą i to nie chodzi o piasek. A na dole, słuchajcie, karambol. Nie sypali piasku tam. Ale na dole pod wiaduktem karambol. Karambol. A tam nie ma nikogo. A oni stoją. A oni nie, oni na górze stoją. No i oni nadal stoją, a tam karambol. I numer na wnuczka, nie wiem, typu w zakresie tego działania. Dzwoni do osoby starszej, albo takiej w średnim wieku, jakiejś bliskiej pokrewnie osobie z rodziny i mówi, że ta osoba jadąc samochodem potrąciła pieszego i mówi, że za kwotę na przykład 10 czy 20 tysięcy jest gotowy jakby zmienić tam ten cały opis sytuacji, żeby ta osoba z rodziny uniknęła kary. Przecież ten, który dał za ten czyn pieniądze, powinien tak samo odpowiedzieć, jak ten, który od niego je wyłudził. Bo to łapówka.